Cześć, witajcie. Zapraszam Was do trzeciej części recenzji Samsunga Galaxy Note 2. W trzeciej części opowiemy sobie o kilku takich naprawdę najważniejszych funkcjach, takich feature'ach i rzeczach, które może pojawiły się i wcześniej w jakichś modelach, ale naprawdę sprawiają, że ten telefon jest wyjątkowy. No i zacznijmy może od tego, co najważniejsze, czyli to, co wnosi seria Note, czyli rysik. Rysik jest naprawdę bardzo ładnie wykonany, z fajnego plastiku, bardzo ładne logo. Tutaj ma przyjemny przycisk, który widzicie tutaj. I muszę przyznać, że naprawdę super leży w dłoni. Nie robi żadnej krzywdy wyświetlaczowi, jak niektórzy się tutaj obawiali, więc nie zostawia żadnych rys ani niczego takiego. Jest odpowiednich moim zdaniem wymiarów, siedzi mocno w samym urządzeniu, no i myślę, że naprawdę jest potężnym narzędziem do zarządzania tym telefonem. Może zacznijmy od tego, że po pierwsze we wszystkich takich na przykład galeriach, jak mamy galerię, to możemy sobie oczywiście dzięki funkcji AirView możemy podglądać sobie rzeczy, które tutaj mamy w galerii. Jeżeli mamy więcej galerii, to możemy sobie najechać tutaj na odpowiedni folder czy album i te wszystkie zdjęcia są nam tutaj wyświetlane po kolei, więc no naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tak jak widzicie, przewijają się kolejne zdjęcia w albumie, żeby pokazać, co zawiera konkretny właśnie katalog. Również w przypadku tego, jeżeli mamy powiedzmy jakiś film mamy, to możemy sobie zrobić coś takiego, że po prostu robimy sobie podgląd tego, co jest w kolejnych jakby sekundach filmu. To jest też niewątpliwie bardzo fajna rzecz. W notatce S możemy robić naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, mianowicie możemy rysować sobie kształty. Czyli powiedzmy robimy sobie kółko, które nie jest do końca okrągłe, ono stanie się okrągłe, tak samo kwadrat. Dzięki temu możemy naprawdę dokładnie i precyzyjnie rysować. Oprócz tego mamy możliwość odręcznego pisania, czyli nie wiem, piszemy sobie cokolwiek i nam to tłumaczy na tekst. Więc to również jest bardzo fajna funkcja. Kolejna z takich rzeczy, która jakby tutaj zasługuje na uwagę, to jest to, że powiedzmy wpisujemy sobie dowolne słowo i wyszukuje nam to od razu w przeglądarce prosto z notatnika S i wyniki wyszukiwań, które tutaj widzimy, są generowane za pomocą przeglądarki Wolfram Alpha, która również jakby opiera się na funkcji S-Voice. Wszystkie wyniki z tamtych wyszukiwań są też prezentowane właśnie przez Wolfram Alpha. Dodatkowo na przykład mamy możliwość tworzenia różnego rodzaju funkcji, które zostaną tutaj wyliczone. Czyli robimy sobie X plus Y równa się 0. I mamy... Możemy sobie dowolnie równania tutaj pisać. Oczywiście bez problemu możemy sobie tutaj zmieniać czcionki, kolory, pisać z pogrubioną czy z pochyloną kursywą. Kolejna rzecz, która jest taka bardzo ciekawa, to jest na przykład to, że możemy nagrywać to, co rysujemy. Powiedzmy, że włączymy sobie nagrywanie i teraz rysujemy sobie cokolwiek tutaj. W momencie, kiedy zakończymy to nagrywanie i zapiszemy sobie tą notatkę, w momencie, kiedy wrócimy później do niej, możemy odtworzyć sobie jakby tutaj to szkicowanie nasze i jest pokazane, w jaki sposób zostało to narysowane. Możemy na przykład pod spodem zrobić sobie zdjęcie, które będzie informowało kogoś, jak gdzieś dojść, czy w jaki sposób rozwiązać jakiś problem. Kolejną ciekawą rzeczą, którą możemy sobie tutaj zrobić, jest na przykład szkic pomocniczy. Powiedzmy, że wpiszemy sobie słoń. Pokazuje nam się zdjęcie
taki mały piktogram słonia, który możemy sobie dołączyć tutaj do naszego obrazu. Naprawdę tych funkcji jest bardzo dużo. Możemy sobie nagrać oczywiście notatkę głosową, więc jeśli chodzi o zastosowania rysika S Pen łącznie z tą całą aplikacją Notatka S, jest to potężne narzędzie, tak jak już wspomniałem. Oczywiście funkcje rysika sprawują się w innych miejscach również, tak jak na przykład w wiadomościach, mamy podgląd wiadomości, takie po prostu dodatkowe wskakujące okienka. W bardzo łatwy sposób również w momencie, kiedy wyjmujemy rysik, co pewno zauważyliście już, możemy zrobić szybko sobie notatkę, którą bardzo szybko można również po prostu sobie zapisać i ona jest zapisywana i możemy sobie do niej wrócić później. Kolejną niewątpliwie ważną rzeczą jest multitasking, czyli multi-window. W tej funkcji chodzi o to, że możemy w jednym czasie korzystać z wielu aplikacji na raz. Ja pokazywałem u siebie na kanale, że może być to aż do 4 czy do 5 aplikacji jednocześnie. Nie ma żadnego problemu, żeby po prostu sobie włączyć jakiś film, który będzie leciał, jednocześnie przeglądać po prostu sieć. Tutaj z tym nie ma żadnego problemu. Kolejną niewątpliwie fajną funkcją jest szybki podgląd, czyli możliwość zobaczenia tego, co dzieje się z naszym telefonem w momencie, kiedy ma wyłączony ekran. Nie chcemy specjalnie go dotykać, ani po prostu go podświetlać. Wystarczy przyłożyć rękę trochę dłużej nad ekranem i włączy się szybki podgląd, który pokazuje nieodebrane połączenia, ile wiadomości przyszło, czy też jaki stopniu naładowana jest bateria. Kolejnym i chyba moim zdaniem najważniejszym aspektem, dlaczego warto kupić Samsunga Galaxy Note 2, to jest potężna bateria. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób z niej korzystamy i ile mamy kont synchronizowanych, jak długo jest włączony ekran, ale naprawdę bateria o pojemności 3100 mAh pozwala na cały dzień intensywnej zabawy z telefonem, dzwonienia, smsowania, siedzenia w internecie, oglądania filmów. Tutaj naprawdę pod tym względem ciężko jest pobić Samsunga Galaxy Note 2. Jeśli w taki bardzo intensywny sposób korzystacie właśnie z urządzenia, to jest to jeden z aspektów, który przemawia za tym właśnie telefonem. Kolejne takie rzeczy, które warto odnotować, to to, że tak naprawdę ciężko nazwać ten telefon telefonem, czyli smartfonem. Jest to połączenie i smartfonu, i tabletu. Dlaczego tak uważam? Gdyż tak naprawdę funkcja rysika, która jest tu bardzo rozbudowana, o której wspomniałem, pozwala z tego urządzenia korzystać tak jak naprawdę z tabletu. Dzięki temu mamy duży obraz, możemy go dzielić sobie na wiele części, wykonywać wiele rzeczy naraz, oglądać naprawdę pełnometrażowe filmy, nie męcząc przy tym wzroku ze względu na duży 5,5-calowy ekran. Kolejną niewątpliwą, bardzo istotną funkcją w Samsungu Galaxy Note 2 jest funkcja kopiowania. W normalnym telefonie mamy na ogół dostępny bardzo ograniczony schowek. Tutaj w Samsungu Galaxy Note 2 ten schowek jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany. Z tego względu, że jak zobaczycie, łączymy sobie tutaj właśnie schowek, to tych elementów, które tutaj są, jest naprawdę sporo. To są elementy, które tutaj były kilka dni temu, czasami kilka tygodni temu kopiowane i zostały tutaj zapamiętane. Dzięki temu naprawdę możemy sięgnąć do przeszłości, jeśli skopiowaliśmy jakiś adres, numer telefonu czy jakiś element, link, to on będzie przez bardzo długi czas właśnie schowany w schowku, a nie tak jak w telefonie typowo po prostu przy kopiowaniu kolejnego tracimy poprzedni. Kolejną niewątpliwą funkcją jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli możliwość płacenia tutaj po prostu bezstykowego, czyli za pomocą modułu NFC. Ja ze swojej strony używam aplikacji My Wallet w T-Mobile do właśnie płacenia.
Uważam, że działa to bardzo fajnie. Nie widzę jakichś większych problemów. Mam nadzieję, że będzie to się rozrastało coraz bardziej. I w tym kierunku będą szli kolejni producenci, bo jest to niezwykłe ułatwienie, jeśli w sklepie wyjmujemy po prostu telefon, a nie musimy wyjmować całego portfela i szukać karty. Kolejną bardzo istotną funkcją jest chmura. Mogłoby się wydawać, że to nie jest ważne, jednak w dobie, kiedy mamy Dropboxy, Gmail Drive i inne takiego, i tego typu funkcje, ale chmura w Samsungu pozwala na robienie czegoś innego. Tak jak tutaj widzicie, ustawienie synchronizacji chmury pozwala na zapisywanie internetu, kalendarzu, notatek i kontaktów, ale dodatkowo możemy wykonywać sobie kopię zapasową urządzenia. I w tej kopii zapasowej urządzenia jest spis połączeń, wiadomości SMS, MMS oraz tapeta. Powiedzmy, że ta tapeta może nie jest istotna, ale wiadomości SMS i MMS to jest bardzo fajna funkcja, bo na ogół musielibyśmy używać do tego celu jakiejś aplikacji do backupu, czyli ja nie wiem, Titanium Backup czy coś takiego. Kolejną rzeczą, która jest warta odnotowania, to na pewno są wszystkie funkcje ruchu, które właściwie są dostępne w TouchWizie, ale pomagają one niezwykle, właśnie wspomniane przeze mnie szybki podgląd, inteligentny alarm. Są funkcje, które naprawdę ułatwiają życie i to nie są zbędne bariery. Ja bardzo często korzystam z inteligentnego alarmu, z tego względu, że w momencie, kiedy podniosę telefon, to wiem, że jeżeli on zawibruje, to że coś na mnie czeka. W momencie, kiedy ja go wyjmuję ze swojej słówki, a nie widzę tutaj diody LED, to jest to dla mnie bardzo przydatne. Te wszystkie funkcje ruchu, które Wam pokazywałem właśnie w przeglądarce, one działają również w galerii, więc to jest kolejny niewątpliwy plus. Dodatkowo rzecz, która tutaj również należy pochwalić, to jest funkcja do obsługi telefonu jedną ręką. Samsung zdał sobie sprawę z tego, że to urządzenie nie jest najmniejsze i dołączył specjalną funkcję do obsługi jedną ręką. I dzięki temu podczas połączeń, czy przy włączeniu kalkulatora, czy przy włączeniu klawiatury, czy też nawet przy symbolu odblokowania, ekran jest jakby, znaczy pole naszej edycji jest jakby zmniejszone i w tym momencie możemy po prostu bardziej precyzyjnie wprowadzać dane. Tak jak widzicie, tutaj jest skonfigurowane dla prawej dłoni, możemy sobie przemieścić tutaj i rzeczywiście łatwiej się obsługuje urządzenie w tym właśnie, z tą właśnie funkcją, więc uważam, że to jest też no, na pewno unikalna funkcja i po prostu Samsung w tym miejscu pomyślał o tym, żeby pomóc trochę użytkownikom, zdając sobie sprawę z tego, że po prostu telefon nie jest mały. Myślę, że ostatnią funkcją, o której też wspomniałem już w poprzednim odcinku, ale też jest warta odnotowania, jest to, że urządzenia Samsunga, no i na pewno Galaxy Note 2 w tym zakresie również, dzięki swoim wszystkim funkcjom łączenia się i udostępnienia treści innym użytkownikom, czy to w aparacie, o którym wspomnę w następnym odcinku, bo również jest tam kilka bardzo istotnych funkcji, czy to w aparacie, czy w multimediach, naprawdę zrobił krok do przodu. Te treści bardzo łatwo udostępnia się na innych urządzeniach, bardzo łatwo wymienia się treściami z innymi urządzeniami, chociażby przez NFC i w tym momencie Wi-Fi Direct, o czym wspominałem. Myślę, że to w tej części wszystko. Jeśli macie pytania jakieś, oczywiście to zapraszam. Zapraszam do kolejnej części, w której opowiem o właśnie aparacie, multimediach i wydajności tego smartfona. No i zapraszam do poprzednich części, jeśli nie mieliście możliwości ich oglądnąć. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.